Witam, ja jestem Komor, a to jest kolejny odcinek z serii Poke MMO. W dzisiejszym odcinku zdobędziemy okulary, o których mówiłem już w poprzednim odcinku. Jednak najpierw chciałbym sprostować, ponieważ mówiłem, że kupiłem wodę sodową, żeby tutaj o tym przejściu móc dać strażnikowi, żeby mnie przepuścił. A to jest nieprawda, tutaj trzeba było do tego domku wejść i tą starą babcię znaleźć, która da nam herbatę. I jak widzimy, dostaliśmy herbatę dla tego strażnika. Pojedziemy jeszcze mu ją zawieźć, a później zajmiemy się z powrotem tymi okularami. I tutaj lecimy. I jesteśmy. O, zatrzyma nas. Damy mu herbatę. O, i jest, powiedział, że podzieli się herbatą z resztą strażników. I jesteśmy w Saffron City. Tu będziemy dopiero później przychodzić, zdobyć odznakę. Na razie wracamy się tutaj. I idziemy do kasyna, ponieważ tam jest to zejście do podziemnej bazy zespołu R. Musimy tylko sobie pogadać chwilę z... Aj, zapomniałem. Uda się przedstawić? Jeszcze uda. Trzeba z nim pogadać i wygrać z nim walkę z tym pionkiem zespołu R. Pewnie będzie miał Rakticata, Zubata, no tak klasycznie. I powinniśmy go zmieść jednym atakiem. O, chociaż Raticate będzie teraz obniżał naszą obronę, czyli akurat w przypadku Gravelera to jest trochę trudna robota, ponieważ Graveler ma bardzo duży poziom obrony. Jak zresztą większość Pokemonów stricte kamiennych. O, i Gravelerowi wystarczy jeszcze jeden level, żeby na razie przestać go trenować i zmienić na przykład miśka naszego. Uczy się teraz rollout. Power 30, 90. Aha, i za co by to dać? Za mód sporta damy, bo niepotrzebny nam jest mód sport. A teraz tu będzie kamienny atak super efektywny na tego przeciwnika. I jak zwykle... O, i zabity. Nie było żadnego problemu. I pokonaliśmy tego pionasa. Pójdzie i zniknie. I tutaj często ludzie się mylą, jeśli się od kogoś dowiedzieli, bo wystarczy zagadać sobie z tym obrazkiem i już schodzimy na dół. Tylko że teraz będzie... Teraz myślę, że przyspieszę, ponieważ będzie tu bardzo dużo walk takich nic nie wnoszących i widzimy się w momencie, kiedy przejdziemy dalej w pokonywaniu tego miejsca, a ja pokonam po kolei wszystkich przeciwników. Także do zobaczenia za chwilę.
I jak widzicie, nasz misiek właśnie się przemienił. To jest pierwsza i jedyna jego przemiana w Pokemonach. Właśnie o tego Pokemona mi chodziło, jako jego przemianę, że to jest ten Pokemon, który jest praktycznie tankiem, bo ma bardzo... jak w statystykach widzicie, obrona jest dość wysoka, chociaż najsilniejszy jest w atakach fizycznych, co pokazuje statystyka atak. No a teraz zapraszam do dalszego oglądania mojego przechodzenia tej gry. W takim razie do zobaczenia za chwilę. A, jeszcze tutaj właśnie nam gościu powiedział, że nie odpalimy windy, bo nią musimy dostać się do szefa, który ma te slipscope, czyli te okulary. On ma te... trzeba znaleźć lift key do... No to jest... Chyba po angielsku to jest klucz do windy. I to jest tak, że po pokonaniu któregoś... tego pionasa będzie miał przy sobie właśnie ten ten lift key. W takim razie zapraszam. Widzimy się przy tym, jak znajdę ten lift key. Witam z powrotem. Właśnie pokonaliśmy kolejnego pionka, który upuścił lift key. I on jest nam potrzebny, żeby teraz pójść do windy i pojechać walczyć z ich szefem i zdobyć slipscope, czyli te okulary, dzięki którym będziemy widzieć duchy. Ja jeszcze w międzyczasie uleczę swojego Dratiniego, ponieważ przyda się, żeby miał pełne życie. I idziemy do windy. Tędy droga była, tak? Już tutaj, jeśli oglądaliście to całe w przyspieszonym tempie, to już tędy raz przeszedłem. I tędy. Tutaj bywało, jak się pierwsze razy grało, to było tutaj trudno, żeby to dobrze przejść. Szybko za pierwszym razem. No i idziemy do windy. I jak tutaj widać, first floor, źle kliknąłem, ostatnie, trzecie. I jesteśmy. A ja nie wiem, czy tutaj było tak naprawdę potrzebny ten lift key, bo widzę, że nic o niego nie pytało. A tu dostaliśmy taki itemek, który się nazywa Calcium. Gdzie on jest? Nugget, Pearl, X-Speed, Repel. Ray Candy to nie, Soda Pop nie, Stardust nie, nie, Moonstone, Max Eater, o jest Calcium. I on na stałe podnosi statystykę Special Attack u Pokemona. I czy dać to Dratiniemu czy Wartortlowi? Dratiniemu, bo on sobie gorzej radzi z atakiem, przynajmniej na razie. O, i tutaj, a nie. Czekajcie. Będzie zobaczyć. Dobra, pokonujemy ich. I teraz myślę, że też jeszcze przez chwilę będzie przyspieszone tempo. Albo nie. Nie, jednak nie. Teraz chwilę jeszcze pogadamy. No tutaj jak widzicie, te moje Pokemony w miarę szybko teraz leci im level, no ponieważ przeciwnicy są, mają niewiele niższy level niż te moje Pokemony, a one też sobie nie najgorzej radzą z tymi atakami. Chociaż na przykład właśnie ten Dragon Rage od Dratiniego ma tylko 10 ataków
10 razy można go użyć między leczeniami w Pocket Center. Na szczęście jest też umiejętny. Mam też przy sobie Max Iter, czyli itemki, które leczą, które przywracają maksymalną ilość użyć danego ataku. I teraz ostatni Pokémon tego trenera. Tutaj trzeba pokonać tych dwóch trenerów, żeby, to widzieliście, tam było zasłonione przejście, żeby one się odsłoniło. O, i ładnie. Oj, Glare, czyli... A, nie trafił. To było chyba, że bardzo obniża obronę. Chociaż teraz to by się nie przydało, ponieważ i tak zginął ten Pokémon. Uleczymy tylko naszego Dratiniego jeszcze i kolejna walka. O, no ten powiedział, że nas widział w księżycowej jaskini. I gdzie go już pewnie raz pokonaliśmy. I zobaczymy, jakie teraz będzie miał przy sobie. Sandshrew, nie wiem, jak to czytać. I Dratini używa furii smoka, żeby pokonać przeciwnika. I jest otruty. O właśnie, tylko to jest fajne, że Dratini sam szybko się leczy z trucizny. I 27 level, co daje nam jeszcze tylko 3 do tego poziomu, jak trenujemy Pokémony i będziemy trenować Wartortla. Teraz... już nie ma. No to bawimy się w Water Pulse. A może Twister? Chociaż Twister chyba był słabszym atakiem. No, był słabszym. Ale typu smoczego to też właśnie czasami daje. No i powinien już zginąć od tego Water Pulse'a. Dratini 351 expa, Sunslash. I teraz będzie łatwo, bo Water Pulse zabije Sunslash'a bardzo szybko. Ponieważ jest Sunslash jest Pokemonem ziemnym, a ataki wodne są super efektywne na Pokemony ziemne, co tutaj wyświetla się nam w komunikatach dotyczących walki. I użyjemy Twistera. Tylko, że chyba będzie jeszcze jeden Pokemon, z którym będzie trzeba walczyć. O, ładnie, teraz dużo expa, a nie, już pokonany. Widzieliście pewnie też w międzyczasie, że już raz byłem w Poké Centrum uleczyć Pokémony i byłem w sklepie, żeby kupić więcej potionków i antidotów, bo tutaj, o, i mamy Giovanniego, to jest główny przeciwnik nasz w Pokémonach, powiedzmy, no, jeśli chodzi o przygody pierwszej generacji. To jest przywódca zespołu R. W takim razie idziemy z nim walczyć. I zaczynamy walkę. O, z nim będziemy walczyć jeszcze dwa razy. Raz w wieży w Saffron City i raz on jest szefem sali Pokemonów ziemnych w drugim mieście. Tam, gdzie odbieraliśmy w pierwszym odcinku paczkę dla profesora Oaka. Ale jak widać na kamienne Pokémony woda jeszcze działa lepiej niż na ziemne i bardzo łatwo i szybko umierają. Tutaj będzie chyba Kangaskhan, z którym ja pamiętam, że kiedyś miałem ogromne problemy. I zabijamy go używając Water Pulse'a. Ale jak widzicie ten atak, to tak ledwo go muska. I chyba mój Dratini nie dostanie expo. Chociaż nie, bo on też mi nie zadaje aż tylu obrażeń tym bajtem. Chyba, że nagle teraz jakiś inny atak wyciągnie i może się uleczę jednak. Jak mi zaraz jakiś atak wyciągnie, a przydałoby się już wbić te trzy levele, bo temu Dratiniemu to idzie strasznie
strasznie długo, słabo i bez specjalnej siły. Znaczy, no to jest taki Pokémon właśnie, który w ostatnim stadium jest bardzo silny i dlatego jest go trudno wytrenować. Jest słabszy w pierwszych formach, szczególnie całkowicie w tej pierwszej Dratiniego. Jako Dragonite jest już trochę silniejszy, ponieważ może używać już ataków latających, które też dodają mu trochę siły. O, jeszcze jeden atak i Kangaskhan ginie teraz. Nie może się ruszyć i Water Pulse. I wygraliśmy z Giovanni. Pierwszy raz wygraliśmy właśnie z nim. Tylko że on w przeciwieństwie do Garego, do tego naszego Danyla, musi być tutaj za każdym razem pokonany, bo jak nie, to wracamy do Pokecentrum i walczymy od nowa. I tu widzicie, dostałem Sleep Scope, czyli te okulary. Teraz pójdziemy do... uleczymy naszego Dratiniego, bo tu będą jeszcze walki. I pójdziemy do Pokecentrum i jeszcze w miejsce jedno pokażę wam, gdzie się dostaje Pokemona Eevee. O, tam zamknięte. Może to jego trzeba pokonać, żeby to zrobić. Tam widzieliście, człowiek szedł z Pokemonem Alakazamem. I to jest zachowane do oryginału, że one się... to jest jeden z tych Pokemonów, które się przemieniają tylko przy... przy wymianie. Właśnie na ten najwyższy poziom. Tak samo mój Graveler. Będę musiał znaleźć kogoś zaufanego, z kim mogę się wymienić, żeby mój Graveler osiągnął wyższy poziom, a mianowicie, żeby został przemieniony w Golema. Teraz właśnie użyłem tego Pokemona, tego itema Max Eater, który dodał, jak widać, 10 z powrotem PP, czyli tych punktów ruchu do naszego, do ataku naszego Dratiniego, no ale tutaj to, ta walka już, jak mamy Dragon Rage, zejdzie bardzo łatwo i szybko, ponieważ zapomniałem tego dodać przed walką z Giovanni i dlatego też ona tak długo trwała. No i teraz jeszcze tylko Koffing i to jest chyba ostatni Pokémon, jakiego pokonamy w tym miejscu. No i pokonaliśmy Team Rocket Grunt. Tego już wcześniej pokonaliśmy. I teraz lecimy na Pokecentrum. Wychodzimy w kasynie, które chyba poświęcę. Taki nagram dodatkowy odcinek, krótki, w którym omówię kasyno, tylko wcześniej trzeba zdobyć Coin Case, a ja w tej chwili nie pamiętam, gdzie się dostawało to Coin Case. I już Pokémony w pełni uleczone. Teraz trzeba do tamtej wieży, w której zdobyliśmy tę herbatę dla strażników, tylko że trzeba wejść z tyłu do tej wieży i przejść się schodami na samą górę. O, i tutaj widzicie, jest baraczek taki na dachu, w którym właśnie możemy dostaniemy Eevee. O, tu mamy. O, i właśnie widzicie, dostałem Eevee. Tutaj jest... tutaj jest opisane... aha. Tutaj jest opisane TM-y i HM-y, a tu na tablicy nie ma. Gdzieś tutaj było w tym miejscu opisane właśnie to, że Eevee'ego można przemienić za pomocą kamieni przemiany, podając mu elektryczny Thunder, to się nazywa Thunderstone, czyli kamień piorunów. On się przemieni w Jolteona, dając mu wodny kamień, przemieni się w Vaporeona, a dając mu
trzeci. A może były tylko dwa? Tak, bo Gras nie było. Później ma jeszcze przemiany przez szczęście, że kiedy przemieni się, jeśli jest szczęśliwy przez w nocy, to się albo w dzień, to się przemienia albo w Umbreona, albo w Espeona. W takim razie przejedziemy się jeszcze do następnego miasta, gdzie... A po co my jeździmy? Jak my mamy naszego Pidgeotta, który ma flya i sobie spokojnie przelecimy tutaj. O, jak widzicie, jesteśmy w tym mieście i w następnym odcinku przejdziemy tą wieżę, gdzie będziemy mogli złapać Pokemona ducha oraz gdzie będziemy łapali Pokemona ducha oraz gdzie dostaniemy Pokeflet, żeby obudzić Snorlaxa. Także zapraszam do łapkowania, komentowania, subskrybowania. Ja jestem Komor, a to jest Poke MMO. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.